Sztandary przed obeliskiem, symbolem bohaterów, dla których Polska była i do ostatniej chwili pozostała najwyższą wartością. Wzywam niezłomnych patriotów, żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę z narzuconym Polsce systemem komunistycznym. Stańcie do apelu! Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji NIE, Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którzy po wojnie cierpieliście prześladowania za wierność Bogu, honorowi i ojczyźnie. Stańcie do apelu! Wzywam generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek, ostatniego dowódcę Armii Krajowej, który zmarł samotnie w sowieckich kazamatach w noc wigilijną 1946 roku. Stań do apelu! Zginął śmiercią męczeńską! Wzywam generała Augusta Emila Fieldorfa, pseudonim Nila, komendanta kierownictwa dywersji Armii Krajowej i organizacji NIE, który został haniebnie osądzony i stracony przez sowieckich oprawców w dniu 24 lutego 1953 roku. Stań do apelu! Zginął śmiercią męczeńską! Przywołuję najdzielniejszego z dzielnych żołnierzy Polski Walczącej, rotmistrza Witolda Pileckiego, który został brutalnie zamordowany przez komunistów w warszawskim więzieniu na Mokotowie w 1948 roku. Stań do apelu! Zginął śmiercią męczeńską! Wołam majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszkę, dowódcę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, który został zamordowany w komunistycznym więzieniu w Warszawie na Mokotowie w dniu 8 lutego 1951 roku. Stań do apelu! Zginął śmiercią męczeńską! Wzywam sanitariuszkę Barbarę Siedzikównę, pseudonim Inka, która w 16 roku życia stanęła w pierwszym szeregu za wolną Polskę, a w wieku 18 lat zginęła ze słowami „Niech żyje Polska”. Stań do apelu! Zginęła śmiercią męczeńską! Do was wołam, druhny i druhowie, najmłodsi żołnierze podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, uczestnicy harcerskiej, antyhitlerowskiej i antykomunistycznej konspiracji w latach 1939-1959, którzy cierpieliście prześladowania za wierność Polsce i ideałom wolności. Stańcie do apelu! Do was zwracam się potomni. Przywołuję w waszej pamięci ofiarę krwi i życia, jaką przyszło złożyć na ołtarzu ojczyzny tysiącom bohaterów, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament, zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Dla uczczenia ofiar zbrodni stalinowskiej, salwa
Honorowa! Pierwszy szereg. Drugi szereg, krok w tył. Marsz! Kolby! Roz! Na pas! Broń! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Na prawo, chodź!